Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie. Krzyś jeszcze jest. Dzisiaj jest odpowiednio ubrany na cieplutko. No, zostałem zmobilizowany, więc dziękuję za tą mobilizację. Jest mi cieplej. Nie tylko z uwagi, że jest dzisiaj wyższa temperatura, ale z uwagi też na kurtkę. Tak. No i miał już tak naprawdę jechać rano do domu, ale wczoraj upiekł keksa i ten keks niestety przypieczętował to, że został o dzień dłużej. Kilka osób tutaj z mojego otoczenia popróbowało Krzysia wypiek i został grzecznie, dobrowolnie poproszony, powiedzmy dobrowolnie, aby takie keksy jeszcze upiec. I wrócimy z lasu i no, nie musi, ale musi. Ale z przyjemnością, coś słodkiego, aromatycznego po sobie zostawię. Nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia, bo tutaj dostał taki komunikat, że jeżeli nie pozostawi po sobie tych keksów, to moja brama na moje podwórze zostanie zablokowana. No nie, już nie było tak tragicznie. Po prostu sam się na to zdecydowałem, więc tak. Nie wiadomo, kiedy następnym razem tutaj zawitam, więc niech to ja na jak najdłużej wam zostanie, wystarczy. O, wątpię, czy to na długo wystarczy, no ale to już przemilczymy. Dzisiaj jest niedziela, pierwsza niedziela Adwentu i niedługo mamy Boże Narodzenie. Oby taki klimat się zachował do Bożego Narodzenia, chociaż... Mówimy o pogodzie. O aurze, tak, o aurze. Tak, tak. O tym śniegu. Ale z tego, co słyszałam, już nadają ocieplenie po niedzieli, także nie wiem, jak to u nas tutaj na zachodzie kraju. No wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, tak. Jak to mówią starzy górale. No a ja z racji tego, że jest dzień wolny i już teraz jest troszkę więcej tego czasu, no to już wychodzę na takie właśnie łajzowanie po lesie. Teraz towarzyszy mi Krzyś. Później będę ciągła tutaj ze sobą Edzia i będziemy łazić po lesie. No, mam taką nadzieję spotkać wilka, aczkolwiek będzie to ciężkie do realizacji, bo wilki boją się ludzi. Są to zwierzęta bardzo ciekawe i one często podglądają gdzieś tam zza krzaków, zza drzewa, samochody ludzi. I z tego, co wiem, tak jak w niektórych regionach, robią się one już takie dość nachalne. Tutaj te wilki mają bardzo dużą przestrzeń, bo generalnie wataha wilków, ona potrzebuje, aby dobrze funkcjonować, około 200 hektarów kwadratowych terenu. No ale jeżeli jest dużo pożywienia, no to ten teren się troszeczkę zawęża u mnie pożywienia. Jeszcze mają dużo tych wilków, jeszcze nie ma aż takich watach, nie wiadomo jak, rozrośniętych, także tutaj one sobie hasają. Czy je zobaczę? Nie wiem. Hybrydy widziałam już, dwie hybrydy. Są to całkiem inne wilki, innego umaszczenia. One są ciemniejsze i przede wszystkim dużo, dużo większe. O, śnieg już mi się zaczyna do butów kleić. Już nie skrzypi tak jak wczoraj. No teraz już taki jest do robienia bałwana. Tak. I kule śnieżne. Bałwana. Bałwana. Tak. Wczoraj stwierdziłeś, że nie muszę robić bałwana. Że ja nie muszę za bardzo udawać. Tak. Szukałam i znalazłam. Jest piękny trop wilka. Zobaczcie, jaki śliczny trop. Wyraźnie, zaraz, gdzie on jest? Wyraźnie odciśnięte pazury przednie, pazury boczne. Tutaj jest opuszka tylna, opuszki przednie i boczne. I teraz, jak poznać ślad wilka? Czy to jest wilk, czy pies? W bardzo prosty sposób. Wystarczy wziąć takie źdźbło trawy i zobaczcie, położyć na ukos. Tutaj. Jeżeli linia jest prosta, opuszek nie przecina w tą stronę i w tą stronę, to jest charakterystyczne dla wilka. U psa zawsze będzie zachodziło. Mało tego, tutaj wziąć
O, w ten sposób między tylną opuszką a bocznymi też nie najdzie jedna na drugą. To jest charakterystyczne dla tropu wilka, bo jeżeli chodzi o wilka, to nie ma czegoś takiego jak ślad, tylko jest trop. Pies, wilk, lis zostawia trop, ślady zostawiają zwierzęta kopytne i ludzie. Tutaj jest kolejny i kolejny. No i też jak poznać wilka po tropach? Wilk idzie zawsze... O, i tutaj są, wow, 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 wow. Tutaj są tropy wilka. Wilk zawsze idzie prościutko, jak po sznurku. Zobaczcie, jak prosto. Pies będzie kluczył, bo on złapie jakiś trop, od razu gdzieś tam, kurczę, zbacza metr, dwa, a wilk... Tutaj szedł drugi, tu szedł jeden, drugi, a tutaj szedł trzeci właśnie. I one, wilki, idą zawsze w konkretnym celu, w prostej linii. Zresztą przejdziemy się tutaj kawałek, zobaczcie, jak po sznurku te ślady idą. I wilki, jeżeli idzie ich kilka, to z reguły albo idą obok siebie, jak idzie 2-3, albo idą jeden za drugim, aby zostawiać jak najmniejszą ilość tropów. I tutaj jest kolejny. Zobaczcie, jakie piękne tropy. Jak równiutko sobie szły. Szło ich tutaj kilka. Ciężko jest stwierdzić. No tutaj szły dwa. I tutaj szły dwa, czyli cztery. I tutaj szedł pięć. Tam, co pokazywałam, był jeszcze jeden. Czyli szósty. Być może one tam się rozdzieliły. Może szły tak tutaj tę drogą. Któryś szedł lasem. Ale tak tutaj na moje oko wygląda, że było ich około 5. Jest ich tutaj około 5. Dzisiaj jestem tutaj z Krzysiem i tak sobie rozmawiamy. Wilki mają niebywale wyostrzony słuch i raczej usłyszą nas z bardzo daleka, mimo że rozmawiamy tutaj cicho, zachowujemy się po cichu, to jednak one i tak nas usłyszą. Aby zaobserwować wilka, trzeba zachowywać się bardzo, ale to bardzo cicho, w ciszy. Najlepiej upatrzeć sobie miejsce, w którym one się znajdują, przechadzają, zaczatować, jak ja to mówię, siedzieć nieruchomo. Nieraz trzeba siedzieć kilka godzin. No i oczywiście ubiór. Nie można iść wtedy wyperfumowanym, w takich ciuchach wyjściowych, tylko najlepiej, żeby to były ciuchy przeznaczone już do lasu. No a po naszych ciuchach już od razu widać, że zwierzyna nie dość, że usłyszy nasze rozmowy, to i wyczuje nasze zapachy. Także z podglądania dzisiaj zwierząt nici, jedynie tylko tropy i ślady. Dla wilków też charakterystyczne jest, że jak one idą, to stawiają łapa za łapą, łapa za łapą. A pies idzie tak jak człowiek, normalnie nóżki tak ostawia. A wilk jedna za drugą, majestatycznie, na przemian. Tak jak moja krówka. Tak jak twoja krówka. Moja młódźka tak, tak idzie. Także po takich właśnie charakterystycznych cechach możemy poznać wilka i po odchodach. Wilk ma bardzo charakterystyczne odchody. Jego odchody zawsze zawierają sierść. Halo? Także jeżeli w lesie będziecie, halo? Będą odchody z sierścią, to na pewno był to wilk, bo no, one zjadają swoją ofiarę z sierścią. Ze wszystkim no. Mogą się znajdować pewne te kości nieprzetrawione. Także taka natura wilków. Wilki są takimi, no dobra, tylko tajnymi zwierzętami, gdzie? Tajemniczymi, skrytymi, aczkolwiek w ostatnich latach robią się coraz bardziej odważne, coraz bardziej podchodzą do człowieka, ale tak jeszcze nie słyszę o jakichś atakach, chociaż jeżeli nie dojdzie do, moim zdaniem, do jakiejś takiej regulacji,
to mogą stanowić zagrożenie. Niestety, bo są tereny, gdzie wilków jest stanowczo za dużo jak na dany areał, bo to tak samo jak ludzie wymagają jakiejś przestrzeni życiowej, tak samo i zwierzęta. I jeżeli ta przestrzeń życiowa im się drastycznie zawęzi, zacznie się brak pożywienia, a jeżeli będzie brak pożywienia, to pójdą tam, gdzie będzie łatwe pożywienie. Niestety tak to się odbywa i tutaj nie ma żadnych ale, żadnych jakichś tam sprzeciwów. Tak w przyrodzie to się odbywa. Ja rozmawiam z wami, a Krzyś rozmawia być może z kimś z was. Tego nie wiem. Któż to wie, z kim on tam konferuje? Śnieżek zaczyna pruszyć. Skończył. Skończył konferować. Tutaj są te tropy, które szły, zobaczcie, aż od tamąd, tam nagrywałam, tam jak widać te duże, wielkie sosny i one cały czas tutaj szły, przeszły ulicę i poszły sobie tutaj dalej. Popatrzcie, jak równiuteńko. To nie są ślady z teraz, ale zobaczcie, jak one stawiają praktycznie jeden za drugim. Patrzcie, jaki przepiękny trop wilka i jak on tutaj pazurami szoruje, zostawia taki ślad. Widzicie? Ale piękne tropy. Zobaczcie teraz tutaj, te ślady są wilków dorosłych, a tutaj jest małego, młodego szczeniaka z tego roku. Patrzcie, ile tych śladów tutaj jest. No na moje oko około 5 sztuk. I tutaj one się musiały bawić. Nie dopadły tutaj zwierzyny, bo nie ma śladów krwi. Być może zaatakowały i przewróciły tutaj zwierzę, sarenkę, czy cokolwiek one dopadły, bo tutaj jest bardzo zdeptane, zobaczcie. Tu musiały coś przyatakować. Albo się bawiły. Aczkolwiek to takie zbuchtowane, to bardziej mi wygląda na walkę może ze zwierzęciem. Aczkolwiek nie ma śladów krwi, tu za to jest mocz wilków. Śladów jest dosyć dużo, śladów i tropów. Ale grzyby! Jak rękowe, zobaczcie! Jakie potężne, ciekawe co jest. Kanie! Mrożone kanie! I wilki poszły sobie tam dalej. Przepiękne tropy. Tutaj naprawdę duże, zobaczcie, w stosunku do mojej dłoni. To szedł wilk, który zostawił trop wielkości mojej dłoni. Prawdopodobnie basior. Ale jestem podekscytowana. Uwielbiam oglądać tropy wilków. I tak, żeby jeszcze go zobaczyć. Kruk. Krakra. Krakra. Krzyś już tam stoi. Zmarzł, a ja tutaj łażę za tropami wilków. Jesteśmy już praktycznie przy samochodzie. Robi się szarówka. Trochę żeśmy zmarzli. Ale jestem szczęśliwa, bo widziałam tropy. I to piękne tropy. Pięknego statka. Także jest szansa, że jeszcze je w tym roku, no może nie w tym roku, ale tej zimy, że je zobaczę i sfotografuję. No życzę Ci tego. A dzięki. Także ja z takimi nadziejami dzisiaj już będziemy się z Wami żegnać, bo samochód już mamy przed nami i będziemy jechać tam, do Domciu. No i cóż, życzymy Wam uśmiechu, radości. Zaczyna powiewać chyba wiaterek. Zaczyna coś pruszyć nawet, wydaje mi się. Możliwe.
No i cóż, życzę Wam uśmiechu, radości, zadowolenia, takiego ciepła od drugiego człowieka i dla drugiego człowieka, bo pamiętajcie, że to, co dajemy, to później otrzymujemy. I jeżeli chcemy otrzymać coś takiego fajnego, chcemy otrzymać ciepło od drugiego człowieka, to musimy to ciepło również dawać. Także tego Wam życzę i życzę Wam przede wszystkim, żeby Wam się chciało wyjść w tak piękną pogodę. Nie ma czegoś takiego jak brzydka zima. Zima jest piękna. Zobaczcie tylko. Nawet Krzyś jest zadowolony. Chyba dzisiaj nie miał wyjścia. Jak zawsze nie być... są dwa wyjścia. No, ty akurat nie dzisiaj... może i miałeś wyjście. Ale powiedzmy, że przyjechałeś tutaj z chęcią do tego lasu. Dotleniliśmy się, a teraz jedzie robić keksy. Trzymajcie się. Do następnego. Do zobaczenia.